Dzień dobry, Krzysztof Rapa, Ujo Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. Witam się z Żabką. Allo. Witam się z mamą. Witam. Bo tak naprawdę w roli głównej wystąpi dzisiaj Żabka i mama, a tata nagrywa tylko. Co będziemy robić, Żabciu? Będziemy pizzę robić. No właśnie, i ty, Żabciu, szczególnie będziesz tutaj działać. Troszkę mama ci będzie pomagać, a tata nagrywa, okej? Okay? Tak, bo mama będzie słyszała, a ja będę robiła. Dobrze, to zaczynamy. No to teraz powiedzcie z mamą, co będzie nam potrzebne do przygotowania pizzy. Cukier, sól, szynka i ser. A także mąka. O, widzisz. Oliwa z oliwek. Tak jest. Troszczę. Da i oregano. Okej, okay, to są podstawy, tak? Zgadza się, tak. Co dalej, Żabciu, robimy? Naszypujemy drożdże. Tak, mamy w pojemniku 150 ml ciepłej wody. Trzeba tutaj wsypać drożdże. Całą torebkę. I potem mieszamy. Jak dobrze wymieszamy, to ile trzeba zaczekać? 10 minut. Aha, okej. Okay. Dobra, to ładnie wymieszaj. I odczekamy 10 minut. Jak widzicie, tutaj już w środeczku wszystko pracuje. Teraz co robimy, Żabciu, dalej? Mąkę wsypujemy. Tak. Potem kroszkę cukru dodajemy. Okej. Okay. Potem kroszkę soli też. Tak na oko widzę, że wszystko robisz. O, dobra, potem, kucharka z ciebie. Potem bierzemy oregano i sypiemy. Tak, Żabka uderza. No nie chcę za bardzo. Dobra, i też mieszamy. Mieszamy i zaraz to, co tutaj wymieszamy, połączymy z tym odczynem, ale to dopiero za 10 minut, tak? Okej, okay, to ładnie wymieszajmy i pokazujemy dalej, co będziemy robić, tak? Tak. Okej. Okay. Żabciu, słyszę pikanie. Pika. No, trzeba ładnie wyłączyć. I teraz będziemy mówili dalej, co robimy. A w zasadzie ty będziesz mówić. Żeliwek dajemy, ale najpierw to. Ten nasz rozczyn, tak? Tak. Wlewamy. Kroszkę teraz dodajemy. Aha. I potem z oliwek, żeliwek. Tak, oliwy z oliwek. Kapeczkę. O kurczę, wszystko na oko. Co za Żabka. Okay. I teraz co robimy? Miantamy. No, ładnie tu trzeba unieść. Aha. I możemy cały czas kosztkę więcej. Cały czas rozczynu dolewać możemy, tak? Tak. I to możesz. Dobra, to też już się doleje. Koszkę. Nie za dużo znowu. O, okay. Żeby jeszcze koszkę było. I teraz wgniatamy do, jak zrobi się ciasto. I potem, i zaraz jeszcze cukier musimy dodać. I potem godzinę zawsze musimy poczekać. No, godzinkę tak, trzeba poczekać. Dobra, to ty, Żabcie, to ugniataj. Tak. Ja ci jeszcze doleję chyba tego rozczynu. Tak. Okej. Okay. O. Mhm. Koszkę było, to lżejsze. I czas już będziemy tak gniatali, żeby było bardziej. I potem jak ugnieciemy, Żabciu, to co zrobimy? Trzeba godzinę odczekać. Tak, tak jak odczekać. I potem jest te pół godziny, jest chwileczkę, bo odczekać. Aha. Żabcia już tutaj ładnie ugniotłaś, prawda? Tak. Już prawie kończysz i teraz to zostawimy na jedną godzinę pod przykryciem, musi urosnąć i za tą godzinkę znowu się spotkamy. Tak. Godzinka minęła, Żabciu. Tak. Co robimy? Patrzymy, co jest w środku. Tak. Jak nam to urosło, czy nie urosło. Urosło. Teraz popatrzcie, urosło. Popatrzcie, że urosło, tak? Tak, że urosło. Co robimy, Żabciu? Teraz. Kostkę cukru z nią dodajemy. Tak. I potem ugniatamy znowu. Porządnie ją trzeba ugnieść. Tak jest. Zaraz jest nam na pół godziny. Aha, i zostawiamy jeszcze na kolejne pół godziny. Tak. A, i znowu się połączymy za te pół godziny. Żabciu, spotykamy się po kolejnych 30 minutach. Co tak. teraz robimy? Ciasto wyciągamy. Ładnie urosło, widzicie? No, pewnie nasi widzowie widzą, jak ładnie urosło. Co teraz robimy? Kulkę. Jak kulę śnieżną, tak? Tak, ale zaraz coś innego będzie. Teraz robimy kroszkę.
No, jak? Co robimy? Tak troszeczkę ugniatamy, tak, tak? Tak na płasko troszkę, tak? Tak. Widzę, że ty zrobiłaś i co? I potem włażamy pod deskę. Może też wałkiem... Wkładamy pod deskę. Też... To dziwny sposób, ale dobra, okej. Okay. Ale możesz też wałkiem... Jakbyśmy mieli wałek. Tak, ale my... My nie mamy, tak? Wychodzi na to. Ale już siadamy na... Siadamy? I czekamy chwileczkę. Tak. I zaraz będziemy na dwa kawałki robili i potem na dwa kawałki zrobimy. Tak. Koszkę było. No. Patrz. Koszkę mniej. Jest tacyk. Potem... Może tata siądzie, nie? Czy to będzie za ciężki? Co? Tak, za ciężki. I potem na dwa kawałki zrobimy. Dobra. No. Dwa kawałki zrobiliśmy. I teraz znowu siądziemy? Tak, teraz... Teraz musimy dwa razy usiąść, a cztery razy, bo dwa razy na tym i dwa razy na tym. Dobra. No to może tak, to już nasi widzowie widzieli, co trzeba zrobić. Teraz ty zaraz na drugim usiądziesz i połączymy się za chwilkę, ok? Tak, już masz. Zaraz musimy drugą stronę, ale to trzeba zrobić. Teraz drugą. Teraz drugą siadasz, a my się połączymy, jak już będzie to ugniecione, tak? No to wskakuj jeszcze raz. Nasze ciasto już ugniecione, żabciu. Tak. Porządnie to ugniotłaś, ci powiem, szczerze. Ładnie ci to poszło. I teraz dajemy na blachę, oczywiście papiery do pieczenia położone. Tak. I potem razem z kleim, jak... Razem łączymy, jak, tak? Jak chcesz, nie musisz. Aha, jak chcemy, to możemy, a jak... Mogę ci pomóc troszkę? Tak, ci pomoże. Proszę, kleimy bardzo dobrze. Ja okay. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, żabciu. Tak powiem ci szczerze. Działasz tutaj dobrze, ale... Teraz sos pomidorowy dajemy. Okej. I zostawiam to pytanie dla naszych widzów. Co z tego wyjdzie? Troszeczkę rozłożymy. Ile będziemy piekli? Jeszcze nam może powiesz. 20 minut. 20 minut tylko? Wow, i pizza będzie gotowa? Tak. No, to powiem. Ale może troszkę dłużej musimy. No, czasami może być troszkę dłużej, ale tak. To trzeba popatrzeć, tak? Ale wczoraj było 20 minut. Wczoraj też robiłaś pizzę? Chyba nie. Nie, to było piątek. Piątek no robiłam pizzę i 20 minut to trwało tylko już. 20 minut. Dobra. Już teraz też będzie chyba 20 minut. No i okej. Okay. Chyba już możemy dawać szynkę, chociaż ja tu jestem tylko kamerzystą. Więc nie będę się tutaj wtrącał. Okej, okay, teraz szynkę. Mhm. Koszkę. Dobra, szynka położona. Tak. Teraz. Ser. Okej. Okay. Teraz jest pizza nasza gotowa. Do włożenia do piekarnika. Tak. Pozwól, żabciu, że teraz włożę twoją pizzę w zasadzie do piekarnika. Tak. I tak jak wcześniej mówiliśmy, wkładamy na 20 minut i przed wyjęciem gdzieś tak 5 minut zmniejszymy stopnie na 170. Tak. Tak? Okej. Okay. Dobra, no to czekamy i za chwilę wam pokażemy efekt końcowy. Właśnie pizzę wyjęliśmy, żabciu, chwal się. To twoje dzieło. Tak, ale troszkę wygląda jak 8, a tutaj jest i tutaj jest. Dlatego wygląda troszkę jak 8. Jak 8, no. To co, tak nam pizza wyszła, a w zasadzie tobie wyszła. Przepraszam, nie zabieram ci, żabciu, zasług. Ale ładnie pachnie. Ładnie pachnie, sami zobaczcie. Żabko, no to my się zabieramy za chwilę za jedzenie tej pizzy twojej, żabciu. Tak. I co, powolutku się żegnamy. To był Krzysztof Rapanujo Bobylowski, a przede wszystkim żaba Bobylowska. No i jeszcze mama nam też pomagała troszeczkę, tak? Tak. To co, powolutku się żegnamy. Na razie, cześć i do następnego filmu. Do następnego. Pa.